Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, którą obchodzimy dziś, w pierwszy dzień Nowego Roku Kalendarzowego, kieruje nasz wzrok na Maryję, ale także i na Chrystusa, któremu Maryja przekazała życie. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek przychodzi przez zawierzenie tej, która oddała się całkowicie wypełnianiu woli Boga. W tym wszystkim, co my przeżywamy, w naszych trudnościach, w lękach, ale i w radościach, Maryja jest także obecna. Ta, która nie wiedziała, jak spełnią się słowa Boga powiedziane jej przez Archanioła, ta, która później zrodziła w wielkiej radości swojego syna, ta, która uciekała z Józefem, aby ocalić niewinne życie, a w końcu ta, której miecz boleści przeszył serce, kiedy patrzyła na umierającego Boga i była bezbronna, chce nam towarzyszyć w życiu. Zawierzajmy jej swoją codzienność, w swoje troski, swoje radości, a zobaczymy, że z nią jesteśmy w stanie to życie przeżyć pięknie i dobrze. Niech Chrystus, którego Maryja dała światu, przyniesie nam na ten nowy rok swój pokój i miłość. Niech one panują pomiędzy nami, tak abyśmy wszyscy razem spotkali się w niebie, tam, gdzie Maryja, Jezus i wszyscy święci aniołowie na nas czekają. Żyjmy tak, aby ten kolejny rok kalendarzowy przybliżył nas do Boga. Amen.